Już poproszę o komentowanie tego, o czym mówiliśmy dotychczas i jako pierwszego chciałbym poprosić pana Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z wielką uwagą wysłuchałem wszystkich wystąpień i muszę stwierdzić, że one są tak wielowątkowe, że odnosić się do wszystkich czy ogólnie jest bardzo trudno. Nikt z nas nie zaprzeczy, bo to wyraźnie wynika ze wszystkich wypowiedzi, iż partnerstwo i dialog mają być bądź są podstawą skutecznej polityki spójności. Gdy się przysłuchiwałem wielu wystąpieniom i w tej sesji, i w poprzednich, to odnosiłem wrażenie, że my mamy coś dobrego i mamy to polepszyć. Ale pan przewodniczący Mierzejewski niejako mnie przywołał tutaj do myślenia racjonalnego i do pewnej oceny faktów i zdarzeń, które wskazują naprawdę o dialogu społecznym. Jestem jednym z przedstawicieli Komisji Trójstronnej, wiceprzewodniczącym jej i byłbym nie w zgodzie ze swoim sumieniem, a żyję za swoje pieniądze, więc nikt mnie nigdzie znikąd nie wyrzuci. I muszę powiedzieć, że jakość dialogu się zdecydowanie z dnia na dzień pogarsza. Dialog ma to do siebie, że wymaga z jednej strony precyzyjnego formowania myśli i mówienia, ale to jest daleko, daleko niedoskonałe. To również wymaga tej drugiej strony i trudniejszej umiejętności słuchania. A jeszcze trzecia umiejętność to próba wyciągania wniosków, oceny racjonalnej rozmowy i wyprowadzania z tego stosownych rozwiązań, które mają służyć i rozwojowi dialogu, i partnerstwu, ale też i realizacji polityki spójności. Tak nie jest. Ja nie chcę Państwa epatować wydarzeniami, ale z dnia wczorajszego mogę to przytoczyć. Jest ustawa zasadnicza, ona powołuje i skutecznie wskazuje na rolę organizacji samorządu gospodarczego, znaczy partnerów dialogu społecznego i mówi wyraźnie, że powołana na mocy tejże konstytucji ustawa nakazuje rządowi dokonanie oceny założeń przez Komisję Trójstronną makroekonomicznych do budżetu państwa na rok następny. I jakaż może być to prawda, jeżeli do dzisiaj, a jestem przytomny i w gronie osób, które mogą to potwierdzić, nas zapytano, spróbowano termin dostosować do swoich potrzeb i wymusić na nas opinię, obojętnie jaką, bo przecież tak i tak ona nie ma żadnego znaczenia. I ja takich przykładów mógłbym, cofając się, wskazać więcej i muszę powiedzieć, że jestem poważnie zaniepokojony stanem dialogu, a przez to i osiąganiem celów wyznaczonych między innymi do realizacji w ramach środków, które stają do naszej dyspozycji. I to taka uwaga, jak gdyby o stanie dialogu, którą dedykuję oczywiście nie nam, bo my jesteśmy wszyscy ludźmi dobrej woli dialogu, ale my powinniśmy to przyjąć jako pewną przestrogę. Skoro coś, co jest zinstytucjonalizowane i ma swoje ramy prawne, nie zasługuje na rozmowę, to jakże my chcemy mówić o innych uczestnikach dialogu obywatelskiego, jak ich zachęcać do pełnej aktywności w życiu grupowym, społecznym, środowiskowym, regionalnym, kiedy one czują, że pozostają bez wpływu, a to z kolei nie pozostaje bez wpływu na ich postawy. Ja o środkach i ich wykorzystaniu mówić nie będę, bo my w tym zakresie przeszliśmy olbrzymią drogę od środków przedakcesyjnych o mało doskonałe początkowe rozwiązania i coraz lepszą realizację, czy w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zasad funkcjonowania
i instytucji otoczeniowych. Ale też chciałbym Państwa sprowadzić do pewnego rodzaju myślenia. Tu Pani z Wielkopolski powiedziała o sposobie działania i wysłuchiwania partnerów w Wielkopolsce. Tak się składa, że jestem z Poznania. I w pełni to potwierdzam. I na pewno Pani jako goście zaangażowała i poszła na spotkanie tego 80-osobowego ciała, w którym każdy mówił o swoim, no i przecież to jest socjotechnika. Po 3 godzinach wszyscy wyszli, a zrobiono swoje i żadna konsultacja nie miała miejsca. I jeżeli my we dwoje potwierdzamy ten sposób, to ja jestem pewien, że to myśmy mieli odwagę to wypowiedzieć, ale w bardzo wielu miejscach jest bardzo podobnie i stąd trzeba zastanowić się nad nową formułą pracy, szczególnie w regionach komitetów monitorujących. I jeszcze 2 elementy bardzo krótko. Ja myślę, że bardzo słusznie pan profesor, pan doktor Pawłowski powiedział o potrzebie rozwoju tego segmentu, który jest edukacją. I bardzo słusznie wskazał na to, co jest wyżynami tej edukacji. I to jest i konieczne, i potrzebne, i Polska ma na tyle zdolnych ludzi, że w wielu rankingach, czy tym fińskim, ale i innych, przy konkursach najlepszych, od dnia wczorajszego z Gliwic ten samochód, który na 2. miejscu przejechał w najnowszych technologiach i przez grupy inżynierskie, czy przyszłych inżynierów był konstruowany. Ale szanowni Państwo, w ramach tego również trzeba pamiętać o tym, że ja jestem przedsiębiorcą. Każdy przedsiębiorca rozpoczyna od sprawdzenia, czy inwestycje w tym regionie zakładać, od tego, czy będzie miał kim ją realizować. Polska znajduje się w gronie już 16 krajów, z badań OECD to wynika, z których wynika, że za chwileczkę staniemy przed problemem braku siły kwalifikowanej u podstaw jako szansie rozwoju gospodarczego i lokowania wielu inwestycji. To, że takie know-how przyniesiono nam z zagranicy, to cudo, ale znaleziono kadrę ludzi do pracy. I jest program 2020 czy tam 30 i jest w nim wyraźna potrzeba rozwoju kapitału ludzkiego. Jest wiele wysiłku Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Pracy, aktywizacja, przedłużanie wieku efektywnego produkcyjnego pracy. I jest rzeczywistość. Po 20 latach obcina się Fundusz Pracy, czyli Fundusz Aktywizacji Gospodarczej. To są problemy, przed którymi stajemy i którymi musimy sobie poradzić w ramach tej całej rozmowy, która chciałbym bardzo, żeby oprócz tego, że mówimy do siebie, do ludzi przekonanych, mogła mieć swoje odbicie, czy w formie ostatniego dyskutanta, ale czy też w formie rzeczywistego jakiegoś wymuszenia rzeczywistej reakcji władzy, wyzwolenia woli politycznej, bo inaczej partnerstwo i dialog jako podstawa nieskutecznej polityki spójności będzie naszym udziałem, czego Państwu absolutnie nie życzę i sobie tym bardziej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Piotrze, pan Piotr Frączak, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Bardzo proszę. Działa? Czy może inny? Poczekaj, podam ci. Weź. To ci się na pewno uda. Ja chciałem się odnieść do kilku kwestii, które były poruszane, chociaż jak rozumiem całe spektrum problemów zostało zarysowanych. Chciałem powiedzieć o 4 rzeczach. Po pierwsze, chciałem powiedzieć o współpracy,
o współpracy w kontekście tego, co robimy w tej chwili i tego, co w przyszłości. W tej chwili konsultujemy strategię rozwoju kapitału społecznego. Bardzo ważny dokument, który między innymi będzie określał w jakimś sensie zasady partnerstwa. W ramach tego dokumentu przeczytałem fragment, który sobie pozwolę zacytować, dlatego że mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie w jakimś sensie poddaje wątpliwość sformułowaną tutaj diagnozę. Słabością dialogu obywatelskiego w Polsce jest także istniejący, wynikający z historycznych zaszłości, gdzieś podział na dialog administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, dialog obywatelski, dialog z organizacjami pracodawców i związków zawodowych, dialog społeczny. Ten podział jest nieefektywny, gdyż nie buduje wspólnoty celów i interesów wśród partnerów społecznych, a wręcz wprowadza dodatkowe podziały i zniechęca do współpracy. Wydaje mi się, że słabością dialogu społecznego, i to padało dzisiaj w tych dyskusjach, nie jest nie tyle ten podział, chociaż być może ta integracja powinna następować, ale słabość tych dialogów. To znaczy potrzebujemy wzmocnienia obu typów dialogów, i społecznego, i obywatelskiego, tak żeby cały dialog mógł funkcjonować lepiej. Wydaje mi się, że nasze spotkanie tutaj i właśnie zestawienie instytucji, które wspólnie jak gdyby próbują mówić w miarę jednym głosem, wydaje się pokazywać, że te bariery nie są takie duże, nie są nieprzełamywalne, że potrafimy współpracować i potrafimy wspólnie formułować pewne interesy. Druga rzecz, która się pojawiła, to kwestia reprezentacji czy reprezentatywności. Ja powiem tak. Oczywiście dyskusja na temat reprezentatywności jest kwestią strasznie ważną i czeka nas wiele jeszcze dyskusji. Problem jest taki, od czego zacząć. Znaczy, czy zacząć najpierw szukając reprezentatywności, a potem dla ciał, które już będą reprezentatywne, myśleć o tym, jak zrobić, żeby one były skuteczne, czy odwrotnie, najpierw zrobić skuteczne instytucje, które potem będziemy rozszerzać udział obywateli tak, żeby były jak najbardziej reprezentatywne. Wydaje mi się, że zachęcenie ludzi do tego, żeby uczestniczyli w reprezentatywnych, a nie skutecznych instytucjach, jest czymś strasznie trudnym i trzeba zacząć od skuteczności. Pojawiała się kwestia paktów społecznych i wydaje mi się, że tutaj z jednej strony mamy dobre i złe doświadczenia, z drugiej strony jesteśmy w przeddzień pewnego testu na stronę rządową, za parę dni na Kongresie Obywateli Kultury być może, mówię być może, bo sprawa jeszcze wisi, będzie podpisany pakt na rzecz kultury. Pakt, w którym z jednej strony ma być strona rządowa, a z drugiej strony właściwie amorficzny ruch społeczny, głównie oparty o podpisy w internecie, czyli jak gdyby kolejny taki element tego niesformalizowanego społeczeństwa obywatelskiego, które być może potrafi jednak sformalizować postulaty na tyle, żeby móc być partnerem rządowym. I trzecia rzecz, ostatnia, która taka informacja na temat tego monitorowania komitetów monitorujących. Wydaje mi się, że po pierwsze i tak tego się nie da uniknąć. Znaczy i tak zawsze trzeba będzie monitorować tych, którzy nas reprezentują. Taka jest idea demokracji i tego trzeba się trzymać. Ale z drugiej strony rzeczywiście jest problem przepływu informacji w dół przez komitety monitorujące, przez przedstawicieli w komitetach monitorujących do tych, których oni reprezentują. I trzeba to zmienić. Ale żeby to zmienić, właśnie potrzebne jest systemowe rozwiązanie, które pozwoli nie finansować działań na rzecz promocji, ale tak naprawdę promocji funduszy europejskich, promocji zasady partnerstwa, czyli tego, co według mnie jest absolutnie kwalifikowalne, w ten sposób, żeby członkowie komitetów monitorujących mieli możliwość, fizyczną możliwość spotykania się, konsultowania i docierania do osób, instytucji, które reprezentują. Wydaje mi się, że to są obszary, które są bardzo ważne i mogą w przyszłości pokazać, że ten dialog powoli, bo powoli, ale będzie się rozwijał.
Dziękuję serdecznie, dziękuję za też przytoczenie tego przykładu kolejnego właśnie, jakby nowej formy działania społeczeństwa obywatelskiego, która no być może właśnie dobiegnie kulminacji w najbliższą sobotę przez podpisanie Paktu dla Kultury. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, bo będziemy mieli jakieś nowe doświadczenie, które będzie można analizować podczas kolejnych, mam nadzieję, tego typu konferencji. A teraz chciałem poprosić przedstawiciela Ogólnopolskiej Federacji, przepraszam, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przepraszam, bardzo proszę. O, te czarne lepiej działają. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo w imieniu Janka Guza i przepraszam, że w ostatniej chwili obowiązki spowodowały, że nie mógł tutaj przybyć. Jestem niejako w zastępstwie. Postaram się słów kilka rzeczy na temat tej debaty i tego, co dzisiaj tutaj się odbywa. Ja myślę, że partnerstwo i dialog, pozostawiając resztę tego tytułu jako podstawa skutecznej polityki, jest dzisiaj, przynajmniej patrząc ze strony organizacji związkowej, nie do przecenienia. I tak jak już na wstępie pan minister Wujec, który aż emituje chęcią dialogu i rozmowy, powiedział wręcz, że jest to fundament cywilizacji, formuła praworządności. I ja się z tym zgadzam. Powiedział również, że władza powinna pokazywać pozytywne standardy. No naprawdę, trzeba mieć sokoli wzrok, żeby to dzisiaj zauważyć. Te przekłady idą z góry i tu, co kolega Bartnik powiedział, o tym, co dzieje się na forum Komisji Trójstronnej, a więc tam, gdzie w zasadzie po 89 roku narodził się ten dialog, czy miał się narodzić, on jest niesamowicie nieefektywny dzisiaj. Nie ma tam tego, o którym mówił przedstawiciel pracodawców, pan Męcina. Tych trzech słów, które są niezbędne, żeby dialog funkcjonował. Nie budujemy absolutnie, nie udało się pobudować zaufania. Nie widzę, mówiąc kolokwialnie, przy negocjacjach, przy konsultacjach, co by strony, które idą do stołu i chcą w finale negocjować, miały chęć rozwiązywania problemu. Nie ma tego. Jest chęć ogrania partnera społecznego. Myślę, że to jest dramat i to nie wynika z tego, iż władza nie wie i nie rozumie, co to jest dialog i jakie efekty może przynieść społeczeństwie. Zresztą często sięgamy po przykłady Zachodu, jak tam dialog się odbywa. Tam funkcjonują, patrząc nawet przez Finlandię, tam jest 94% uzwiązkowienia i to państwo jakoś żyje. A więc myślę, że to, o czym powiedział później pan rektor, ze względu na mój słuch, no i troszkę się podzielę odpowiedzialnością i na dykcję pana mediatora, nie zapamiętałem, czy nie usłyszałem dobrze nazwiska, więc nie chcę przekręcać, który powiedział, że rozwój, i my w tym dwudziestoleciu w zasadzie tak to postrzegamy, to cały czas rozumiemy przez pryzmat gospodarczy, rozwój gospodarczy. Natomiast tu wielokrotnie moi przedmówcy podkreślali, iż właściwie największym majątkiem, najlepszą inwestycją to jest edukacja, nauka. Ile czasu poświęciliśmy, jakie środki przez te 20 lat na to, żeby nasze społeczeństwo, poziom edukacji, nie chodzi mi o statystyki absolwentów, się podniósł. Gospodarkę w zasadzie, mając środki
mając banki, które mi udzielą kredytu, mogę zmienić dość szybko poprzez inwestycje, poprzez wprowadzenie nowych technologii. A wydaje mi się, że o wiele szybciej, jak zmienić naszą mentalność. Mentalność, czy chcemy, czy nie chcemy, to ona się rodziła trochę wcześniej w większości społeczeństwa, jak 20 lat temu. I ona do dziś jest, jaka jest, a więc i to nasza kultura rozmów, dialogu, partnerstwa, no niestety jest na takim poziomie, jakim jest. Ja nie będę dzisiaj już tutaj mnożył przykładów, kiedy to premier naszego rządu składa deklarację, że strona rządowa napisze projekt ustawy o minimalnym i nie pisze tego. To spływa również na regiony, to spływa na całą Polskę, niedotrzymanie słowa w jednej, w drugiej materii. Nie można w ten sposób postępować i wracam do słów pana ministra Wójca i na tym bym zakończył, że to państwo powinno ten szlak wytyczać, szlak, kierunek dialogu, a przede wszystkim szanować partnerów, a co za tym idzie, jakość dialogu była o wiele lepsza. Natomiast dziś można powiedzieć, że tego dialogu, efekty dialogu, o tak, bo my rozmawiamy, my się spotykamy, ale efekty dialogu społecznego na tym forum, na którym ja uczestniczę i moja organizacja są mizerne. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję serdecznie. Chciałem poprosić teraz. Aha, bierz mikrofon. Pana doktora Jerzego Kwiecińskiego, członka Komitetu Monitorującego Business Center Club. Już się przestraszyłem, że Kuba chce po prostu przejąć tutaj władzę i chyba działa. I pucz zrobić, ale nie, nie. Dobrze. Także panie doktorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za głos. Proszę państwa, najpierw chciałbym się podzielić takimi trzema refleksjami po tej naszej dzisiejszej dyskusji. Po pierwsze, jak tutaj się wybierałem i studiowałem oczywiście i program forum, szczególnie tą naszą dzisiejszą debatę, to obawiałem się, że jak tu przybędę, to w tej naszej debacie będą brali udział paneliści i organizatorzy. I powiem szczerze, że byłem mile zbudowany, bo na początku było tu mniej więcej około setki osób. Oczywiście ono powoli ta nasza setka osób topnieje, ale mimo wszystko to pokazało i po lunchu, że jednak temat jest naprawdę ważny. Druga moja refleksja jest taka, że pomimo tego, że tu padły i jeszcze będą padały na pewno pewne słowa krytyki, pokazania niedostatków, to pomimo wszystko partnerstwo i dialog społeczny dzięki polityce spójności stały się czymś naprawdę normalnym. Znaczy czymś, o czym się mówi, co funkcjonuje lepiej czy gorzej na poziomie krajowym czy na poziomie regionalnym, ale mimo wszystko jest to coś normalnego, co weszło w nasze funkcjonowanie, szczególnie w obszarze polityki spójności. I trzecia refleksja, która bardzo silnie wynika z mojego doświadczenia, a mianowicie zarówno partnerstwo, jak i dialog społeczny bardzo silnie zależą i od instytucji, ale od ludzi, którzy te instytucje reprezentują. I tego nie zmienimy i tak zawsze będzie. Musimy mieć instytucje, ale musimy również mieć właściwych ludzi. I to po wszystkich stronach, i stronie rządowej, i samorządowej, organizacji biznesu, pracodawców i wszystkich w ogóle partnerów, którzy są reprezentowani w tym dialogu. Natomiast oczywiście ta nasza dyskusja jest szalenie wielowątkowa dzisiaj, bo mówi i o dialogu społecznym, i o dialogu obywatelskim, i nie tylko w aspekcie polityki spójności, ale w ogóle w znacznie szerszym kontekście. Ale ja chciałbym to bardziej sprowadzić w tej chwili właśnie do dyskusji w obszarze polityki spójności i wydzieliłbym tu takie trzy płaszczyzny funkcjonowania tego partnerstwa i dialogu społecznego. Pierwsza płaszczyzna, uważam szalenie ważna, to jest płaszczyzna programowania, planowania strategicznego, płaszczyzna tworzenia otoczenia prawnego
dla polityki spójności. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, tutaj chyba zaraz mój kolejny kolega i komentator, pan doktor Jan Olbrych, na pewno na ten temat powie. Wydaje mi się, że powinniśmy więcej uwagi w tym dialogu w tej chwili poświęcić nowej perspektywie finansowej. Nowej po roku 2013. Po pierwsze, z punktu widzenia przygotowania naszego kraju i co w tym w naszej propozycji polskiej będzie zawarte, a po drugie, jakie będzie otoczenie prawne, szczególnie to otoczenie prawne w Unii Europejskiej dla tej nowej perspektywy finansowej. Wydaje mi się, że tutaj właśnie udział wszystkich partnerów jest szalenie ważny. Druga taka płaszczyzna związana z polityką spójności, to jest ta płaszczyzna, o której dzisiaj chyba najwięcej mówiliśmy, to jest związana z realizacją programów operacyjnych, planów, działań i tak dalej, głównie realizowana przez komitety monitorujące. Ale jeden aspekt wydaje mi się, że troszeczkę nam umknął, a który ja uważam jest bardzo szalenie ważny dla osiągania celów, które sobie zakładamy w tych naszych strategiach i w programach, a mianowicie kwestia wyboru projektów. Dużo mówimy o monitorowaniu programów, natomiast mnie się wydaje, że w tej chwili ten obszar, który zdecydowanie musimy poprawić, to jest kwestia wyborów właściwych projektów. Wszystkich projektów, i tych realizowanych przez przedsiębiorców, i tych realizowanych przez organizacje pozarządowe, przez samorządy, przez jednostki rządowe. Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę obszar tajemny, że no, wchodzi to do jakiegoś worka, dowiadujemy się później o wynikach tego, bardzo wiele osób się z tym nie zgadza, ale tak naprawdę nie wiemy kto, dlaczego i jak to ocenia. Uważam, że ten obszar właśnie poprzez dialog społeczny powinien wyjść znacznie bardziej na światło dzienne. I to dotyczy zarówno dużych przedsięwzięć, tych, co my określamy je mianem indywidualnych projektów kluczowych, jak również tych projektów, które są wybierane w konkursach. Trzecia płaszczyzna w tym funkcjonowaniu partnerstwa dialogu społecznego w polityce spójności to jest realizacja konkretnych przedsięwzięć, konkretnych projektów. I tu nie ma co ukrywać, że dzięki polityce spójności, dzięki pieniądzom unijnym, wszyscy w tym bardzo silnie uczestniczymy. I to jest niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie polityki społecznej, ale chciałbym zwrócić uwagę, że są obszary, w których nam to partnerstwo wychodzi. Ja osobiście uważam, że takim obszarem jest integracja społeczna, która przedtem była typową domeną administracji publicznej, administracji rządowej, a w tej chwili staje się coraz bardziej taka obywatelska i społeczna. I są przykłady przedsięwzięć, projektów, gdzie nam to znacznie słabiej wychodzi, nad czym boleje. I wydaje mi się, że to wynika zarówno z naszego doświadczenia, ale również z otoczenia prawnego w Unii Europejskiej. To jest tworzenie struktur klastrowych, które uważam, że będą kluczowe dla naszego kraju w obszarze innowacyjności, jak również kwestia współpracy biznesu i nauki, która uważam, że również nam niestety nie wychodzi. To tyle z mojej strony, ale na koniec jeszcze jedna refleksja, do której mnie zainspirował pan doktor Męcina, a mianowicie kwestia, jak mierzyć poziom partnerstwa i dialogu społecznego. Otóż uważam, że jest to rzecz szalenie ważna. Ja oczywiście nie mam tu gotowej recepty. Uważam, że w dużej mierze jest to kwestia względna, ale tak jak wiele rzeczy oceniamy, tych, co planujemy, to powinniśmy również starać się tą kwestię poziomu tego dialogu społecznego, poziomu partnerstwa, starać się jakoś zmierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Już wspomniany pan doktor Jan Olbrych, nasz człowiek w Parlamencie Europejskim. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pierwsza uwaga. Dowodem na niezwykłą demokratyczność tej debaty jest to, że jest złożona alfabetycznie. To jest ważne, żeby państwo wiedzieli, że wybór to nie jest wybór moderatora, kto jest kim, bo już pan Wygnański byłby wtedy pierwszy, ale ja myślę, że
Alfabet jest tutaj istotną sprawą. Drugą sprawą jest to, że ja jestem chyba jedynym tutaj na sali, oprócz być może w jakimś sensie pana ministra, politykiem. Jestem politykiem, mało tego, jestem z politykiem z partii rządzącej. W związku z czym z dużą uwagą wysłuchuję wszystkich uwag, ponieważ ta dyskusja poszła w różne kierunki naraz. Prawda? W związku z czym ona poszła, mało tego, ona trochę stworzyła wrażenie, proszę wyważyć szczerość, ale ja mam do siebie to, że ja uprawiam politykę w sposób mówienia od tego, co myślę, a nie tego, co należy w danym momencie mówić. Znaczy trochę tak wygląda jakby narada bojowa tak zwanych partnerów wobec strony rządowej. Ja rozumiem, że jeżeli mówimy albo używamy w języku polskim sformułowania partnerzy, którzy z nazwą własną, znaczy partnerzy społeczni, wtedy mamy na myśli bardzo określone grupy, albo mamy na myśli pewne zjawisko, pewną postawę, pewien proces, którym jest partnerstwo. I ja myślę, że to są równie ważne sprawy. Równie ważne sprawy, natomiast myślę, że jeżeli mamy się skoncentrować dzisiaj na polityce spójności, to jeżeli państwo pozwolą, to ja bym chciał zwrócić na pewne rzeczy uwagę i one wiążą się z tym pierwszym, znaczy z trudnościami, które występują na linii generalnie rzecz biorąc sektor pierwszy, sektor trzeci, jeżeli możemy używać tego typu sformułowań. To są zresztą zaszłości i myślę, że jeszcze wiele lat upłynie, zanim dościgniemy stare demokracje, w tym rozumieniu demokracji amerykańskiej, wyjaśniając sobie wzajemnie, na czym polega specyfika i używając tutaj sformułowania, które się pojawiło u pana Męciny, chyba kwestia wzajemnego, nie u pana Mickiewicza, przepraszam, bardzo wzajemnej poszanowania suwerenności, a przede wszystkim zrozumienia siebie wzajemnie i zrozumienia swojej specyfiki. To ja jestem człowiekiem wychodzącym z samorządu, sam budowałem sieć organizacji pozarządowych u siebie po to, żeby mieć z kim walczyć. Namawiałem ludzi, żeby zakładali organizacje pozarządowe, tłumacząc im, że co prawda ja jestem z wyboru powszechnego, a oni reprezentują swoich członków, ale w tym sensie są również bardzo istotnym elementem życia społecznego. Ale moi partnerzy w latach 90. to się zmieniło w niektórych miejscach, w niektórych nie. Oni uważali, że są również reprezentantami, tak jakby byli z wyborów powszechnych, w związku z czym wybór burmistrza samorządowego niczym się nie różni od tego, że ktoś reprezentuje władzę samorządową. To jest właśnie jeden z elementów bardzo charakterystycznego niezrozumienia swojej własnej specyfiki, zrozumienia tego swojego miejsca. Żadne z miejsca nie jest lepsze, nie jest gorsze, to jest kwestia partnerstwa, ale zrozumienia zupełnie innego sposobu myślenia. Proszę zwrócić uwagę, że na samym początku to pan doktor Puzyna pamięta dyskusję, kiedy mieliśmy w samorządzie na temat udziału ludzi w komisjach rady spoza rady. To były lata 90., bo zaczynaliśmy jeszcze wtedy z członkami komisji rady spoza rady. Dlaczego oni zostali potem wyłączeni w dyskusjach legislacyjnych? Dlaczego to takie było źle postrzegane? Ponieważ radni, którzy pochodzili z wyborów powszechnych, uznali, że ci, którzy biorą udział w komisjach, oni wtedy nie reprezentowali organizacji pozarządowej, nie reprezentowali siebie, oni byli dobierani z nazwiska, że oni nie reprezentują, znaczy jedni reprezentują, drudzy nie reprezentują, tylko są aktywni. W związku z czym dla czystości sprawy zostało to wyłączone. Dzielę się z państwem tym, dlatego, ponieważ to zjawisko wcale nie jest takie typowo polskie. Ja nie wiem, skąd się wziął u państwa taki idealizm, że w tej Europie to wszystko jest bardzo dobrze. To bardzo mnie dziwi. Ja na co dzień to widzę i to tak wcale nie jest. Albo jeżeli nie wcale, no to są może dobre wzorce, ale praktyka jest inna. Praktyka jest inna. Pani jest w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. Ja jestem w Parlamencie Europejskim. Obok jest Komitet Regionów. Jest bardzo trudno o kontakt między tymi trzema instytucjami, które wzajemnie sobie o sobie myślą, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Wzajemnie. Wszystkie trzy. Znaczy Parlament Europejski, dlaczego myśli sobie nie najlepiej o Komitecie Społeczno-Ekonomicznym? Ponieważ uważa, że oni reprezentują, państwo reprezentujecie swoje środowiska. Bardzo słusznie. Komitet Regionów reprezentuje samorządy. Najczęściej słyszany argument w Parlamencie Europejskim, jeżeli ktoś jest burmistrzem, jest wybrany po to, żeby kierować miastem. A to, że on jest w Komitecie Regionów, to oznacza tylko tyle, że reprezentuje opinię tego środowiska. Komitet Regionów, a w szczególności jego staw, czyli jego obsługa, chciałby doprowadzić do tego, żeby status członka Komitetu Regionów był taki sam jak status parlamentarzysty europejskiego, podobnie w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym od wielu lat. Dyskusja jest bardzo trudna. Ja muszę być. To nie jest kwestia wzajemnego szacunku, bo szacunek jest co do środowisk, co do spraw. Tylko chodzi o wzajemne wchodzenie sobie na pola.
że nie można sobie wzajemnie wejść na pole. I jaka jest praktyka? Proszę pozwolić mi podzielić się z Państwem tą informacją. Jeżeli na przykład Komitet Społeczno-Ekonomiczny, my pracujemy nad jakimś rozporządzeniem, na przykład słynnym rozporządzeniem, o którym mowa jest o partnerstwie. Sam w tym brałem udział, formułowałem te sformułowania, wiem o co chodziło. Zaraz Państwu powiem o co chodziło. Tam nie ma takiej ideologii, jakbyśmy ją teraz nadawali tutaj. Mianowicie, jeżeli Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Komitet Regionów, zgodnie ze wszystkimi procedurami czeka na moment w procedurze, w której będą mogli się wypowiedzieć, to może sobie tak czekać i nikt tego nie przeczyta. Proszę wybaczyć szczerość. Parlament Europejski pracuje nad pewnym aktem, potem przegłosowuje posłanie go do Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Komitet Społeczno-Ekonomiczny wtedy odpowiada. Wtedy to nie ma specjalnie żadnego znaczenia. Jest za późno, bo głosuje się opinię, to już nie ma znaczenia. Proceduralnie wszystko się zgadza. W życiu nic się nie zgadza. Jeżeli Komitet Społeczno-Ekonomiczny ma mądrych członków, aktywnych ludzi, to oni biorą udział od samego początku, biorą udział w pracach. Oni przychodzą do parlamentu, chodzą do rady, do komisji, przedkładają swoje wnioski, nie czekają na żadne procedury, tworzą atmosferę wzajemnego zaufania, szanując partnerów w rozmowie. Muszę Państwu zapewnić, że wtedy są bardzo szanowani, bo wtedy wygląda na to, że są aktywni, że wchodzą w tą rozmowę bardzo szybko. I wtedy te opinie są brane pod uwagę, bo one potem będą proceduralnie się pojawią, ale to już będzie tak późno, że to nie ma wtedy znaczenia, jeżeli by to się pojawiło w tym elemencie. Zwracam na to uwagę, w związku z czym, ponieważ to jest właśnie kwestia budowania pewnego myślenia partnerskiego. Albo szanuje się kogoś i traktuje się go wzajemnie, to nie chodzi o to, żeby rząd szanował partnerów, chodzi o to, żeby wzajemnie się szanować. Wzajemnie do siebie ufać. Mówił o tym pan Buzyna. Kwestia wzajemnego zaufania, unikania nieufności. To jest sprawa absolutnie kluczowa. Daleko jeszcze nam do tego, ale muszę powiedzieć, że w krajach Europy Zachodniej też nie jest tak łatwo. Kraje Europy Zachodniej bardzo powoli to dopiero budują. To nie jest takie proste. W związku z czym natomiast to, co cechuje dojrzałe te działania, to właśnie bardzo wchodzenie w relacje wzajemne, w relacje partnerskie bardzo szybko i poza wszelkimi procedurami. Budowanie relacji. A teraz jeśli chodzi o politykę spójności. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę na sformułowanie. Chodzi o to, żeby ona była skuteczna. Jak ona ma być skuteczna w projektach i w działaniach, to nie może jej towarzyszyć protesty, awantury, kłótnie, wątpliwości, blokowania, podważania, zawieszania postępowania w zamówieniach publicznych itd., itd. W związku z czym co trzeba zrobić? Trzeba włączyć mechanizmy zabezpieczające. Mechanizmem zabezpieczającym jest partnerstwo i dialog, inaczej mówiąc na etapie bardzo wczesnym, żeby zmusić jakby różne strony do tego, żeby one siadły do stołu, zanim rozpoczną się procedury. Ponieważ jeżeli tego się nie zrobi, to one się zaczną blokować. Jak zaczną się blokować, to pieniądze będą wydawane albo źle i wtedy się będzie wzajemnie oskarżać, że wydaliście bezsensownie pytanie, nie zapytaliście nas o zdanie i tak dalej. Albo się ich w ogóle nie wyda, bo okaże się, że one są zablokowane. Innymi słowy, partnerstwo i dialog w przypadku polityki społecznej z punktu widzenia jej skuteczności jest absolutnie niezbędne. To, że jest wspaniałe, potrzebne, to jest wszystko prawda. Ono jest po prostu niezbędne. I wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli tego partnerstwa nie będzie, to po prostu nie będzie funkcjonowało. Znaczy źle będą wydawane pieniądze, za wolno i tak dalej, i tak dalej. Jak zmusić polski biznes do współpracy z uczelniami? To jest pytanie nie, czy oni chcą. Nie chcą. Pytanie, jak zmusić? Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że narada, gdyby Państwo zobaczyli dzisiaj naradę samorządów z rządem, to jest dużo bardziej ostra niż to, co Państwo mówicie dzisiaj o rządzie tutaj. Tam jest dużo poważniejszy problem między samorządami i rządem. Jak spowodować spokojne dyskusje między samorządem i rządem, bez względu na to, jaki jest rząd? Między regionem a gminą jeszcze trudniej. Jeszcze trudniej. W związku z czym to jest w ogóle kwestia budowania relacji i poziomo, i pionowo, wzajemnego zaufania, szukania. A jeżeli tego nie wynika z kultury politycznej, a nie wynika, to znaczy, że musimy stworzyć mechanizmy, które to wymuszą. Bo one to muszą wymusić. Proszę zobaczyć szczerość. Jak ktoś nie chce współpracować partnersko z nimi, to trzeba go do tego zmusić. Zmusić go w tym sensie, że on po prostu w przypadku polityki spójności nie dostanie pieniędzy. Jak chce dostać pieniądze, musi współpracować. Nie chce współpracować, nie powinien dostać pieniędzy. Proszę zobaczyć, to jest niestety rozmowa konsekwentnie polityczna. My nie mamy na to pieniędzy zbyt dużo, jest kryzys, żebyśmy wydawali pieniądze w taki sposób, który by powodowały potem komplikacje, wzajemne trudności, pretensje i tak dalej. W związku z czym w tym przypadku partnerstwo i dialog jest podstawą skutecznej polityki spójności jako pewne narzędzie, instrument, który jest zapisany w prawie. Chcemy go wzmocnić.
Chcemy go wzmocnić między innymi przez tak zwane zarządzanie wielopoziomowe. W związku z czym, ale to już nie chcę w tej sprawie schodzić. A oprócz tego musimy robić wszystko, żeby wszystkie te środowiska, które wzajemnie działają, wzajemnie chciały się rozumieć. Zrozumieć swoją specyfikę, swoje wzajemne obawy. One są nieustające i są właściwie w całej Europie. W związku z czym musimy tego uniknąć, bo w przeciwnym razie nawet nie dał nam się pewne rzeczy wymusić. Ale chciałem powiedzieć, że moje dobre doświadczenia z Komitetem Społeczno-Ekonomicznym i z Komitetem, który chciałem powiedzieć tylko tyle, to się da zrobić. To się da zrobić, tylko trzeba trochę się wzajemnie poznać, trzeba mieć do siebie trochę zaufania, trzeba znaleźć do siebie trochę czasu, trzeba chcieć to robić, a to po prostu jest kwestia kultury politycznej. Dziękuję serdecznie. I proszę teraz naszego gościa zagranicznego, pana Jana Olsona, przedstawiciela prezydenta Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Bardzo proszę. Thank you very much. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na początku chciałbym powiedzieć, że w niektórych aspektach w Polsce partnerstwo jest silne. I mówię tak, ponieważ przeprowadziliśmy badanie w naszym komitecie i Polska została wybrana jako jeden z 15 dobrych przykładów. To, co mówił Marcin, Agata, jeżeli chodzi o grupy tematyczne i robocze, te grupy i sieci zostały zainspirowane przez partnerów społecznych i gospodarczych. Również oni są członkami tych grup. Co jest również innowacyjne, to że przyznajecie Państwo nagrody najlepszym komitetom monitorującym. Myślę, że komitet monitorujący w Poznaniu nie będzie tym, który zdobędzie nagrodę. Tutaj mam książkę o dobrych praktykach w partnerstwie. Myślę, że musimy uczyć się od siebie wzajemnie. Jak niektóre komitety monitorujące są zorganizowane, jak partnerstwo działa w Polsce, ale również musicie Państwo się uczyć, jak to partnerstwo działa w innych krajach. Widzę, że w Polsce rozwijane jest partnerstwo kulturalne. Nie jest ono tak silne jak w Wielkiej Brytanii czy w niektórych krajach Europy Północnej, ale jesteście na dobrej drodze. Ale myślę, że jest tutaj pole do poprawy. Gdy słuchałem przedstawiciela Lewiatana, mówiła ona o lepszej jakości absorpcji, o wskaźnikach, lepszej organizacji, większej skuteczności. Mówili Państwo o wyborze projektów, jak tego dokonać. Myślę, że partnerstwo jest niezbędne, aby ulepszyć proces i procedury polityki spójności i funduszu spójności. To są te problemy, którymi należy się zająć. I tu potrzebne jest partnerstwo, czyli istnieje pole do poprawy. Tak jak Państwo mówili, powinno być to prawdziwe partnerstwo, autentyczne, nie partnerstwo dla samego partnerstwa, także ludzie uczestniczą w dwóch czy trzech komitetach, ale chodzi o uczestnictwo, o uczestniczeniu w tworzeniu polityki, że aby społeczeństwo obywatelskie brało udział w kształtowaniu polityki. I nie należy tego robić oczywiście w trakcie komitetu monitorującego, ale na przykład w ramach partnerstwa kulturowego, gdzie jest zaufanie, gdzie można podejmować pewne decyzje. Chciałbym przytoczyć jeden przykład, w którym jest partnerstwo. Przekraczacie Państwo Odrę, szukacie Państwo partnera, w którym prywatna firma podejmuje decyzje. Firma ta ma silną strukturę. Aby mieć
silne partnerstwo, musicie mieć potencjał, musicie dać, wzmocnić pozycję ludzi uczestniczących w partnerstwie. Tak jak mówili przedstawiciele Leviatana, musicie sprawić, aby osoby, przedstawiciele społeczni, partnerzy społeczni mieli ekspertyzę, tak żeby mogli uczestniczyć w partnerstwach, tak jak w Niemczech. Mają oni wystarczający wystarczającą ilość zasobów, żeby uczestniczyć, tworzyć różne partnerstwa, szczególnie w wschodnich landach. Dlatego musicie się skupić na budowaniu potencjału. Pieniądze na pomoc techniczną w ramach funduszy strukturalnych może zostać przeznaczona na tworzenie partnerstw. W partnerstwo, tworzenie partnerstw również z Europejskim Parlamentem. W zeszłym roku, w kwietniu, byłem w Parlamencie Europejskim, przedstawiłem moją opinię i przedstawiłem również propozycję zmian rozporządzenia. Nie mamy jeszcze żadnych rozporządzeń z komisji, dopiero one przyjdą. Może zrobiłem to za późno, ale byłem tam i mieliśmy dyskusję o tym z państwem. Myślę, że była to bardzo, bardzo dobra debata. Myślę, że był to jeden przejaw partnerstwa. Chciałbym również powiedzieć, istnieje połączenie między zawartością programów i partnerstwem. Aby lepiej to wyjaśnić, kiedy macie państwo dany program, macie również pewne rodzaje partnerstwa. Jeżeli chcecie państwo budować drogi ekspresowe czy autostrady, będziecie mieli państwo różnych partnerów. Jeżeli mówimy o rozwoju kapitału ludzkiego, oznacza to, że partner będzie o wiele bardziej ważny. Jeżeli mówimy tutaj o kapitale ludzkim. Dlatego też w tej książce opisaliśmy parę pomysłów, które pokazują jasne połączenie między programowaniem i partnerstwem. Chciałbym przedstawić mój ulubiony przykład. Jest jeden program operacyjny w Unii Europejskiej, który jest zarządzany przez partnerów społeczeństwa obywatelskiego. I tak się dzieje właśnie w Hiszpanii. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli mieliby państwo w Polsce program operacyjny zarządzany przez organizację społeczeństwa obywatelskiego, promującej włączenie społeczne. Widzieliśmy również, że granty globalne również są bardzo wydajne. Czy to w organizacjach biznesowych, na przykład jeżeli organizacja biznesowa czy inna zarządza funduszem, ona wybiera projekty. Widzieliśmy tego przykłady we Francji, we Włoszech, również w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy macie państwo system grantów globalnych w Polsce. Jeżeli go nie macie, to uważam, że powinni państwo go wprowadzić, ponieważ on ułatwia procedury. Z jednej strony można skupić się na projektach, a z drugiej strony ułatwiać procedury, ponieważ jedna organizacja jest odpowiedzialna za cały program. Chciałbym zakończyć tym moje wystąpienie.
I chciałbym powiedzieć o budowaniu umiejętności skrojonych na miarę. Tutaj dobrym przykładem jest Republika Czeska i udział partnerów społecznych, samodzielny udział. To oni chcą, czy też organizują budowanie umiejętności. Państwo tego nie robi. Robią to sami partnerzy społeczni. Podobnie dzieje się we Włoszech. I nawet słuchałem tego, co było tutaj powiedziane. Partnerstwo jest bardzo ważne. Może powinno stać się częścią tak zwanej zasady warunkowości. Jednym aspektem tej zasady powinno być rzeczywiste partnerstwo. Zatem myślę, że tak jak wspomniałem, robią państwo, moim zdaniem, duże postępy. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i Polska jest bardzo ważnym krajem dla Europy, tak więc w niektórych aspektach działalności mogą państwo być liderami i tego dowiedziałem się dzisiaj, widziałem to również wcześniej w kontaktach z partnerami społecznymi z Polski oraz organizacjami społecznymi. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo i czas teraz na pana Lecha Pilawskiego, dyrektora Generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiaton. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Nawiążę do przedmówcy. Moim zdaniem to, co jest rzeczywiście kluczowe dla efektywności dialogu i partnerstwa, to jest także budowanie potencjału do tego dialogu. Tutaj było wiele słów krytycznych o jakości dialogu, także dialogu społecznego, obywatelskiego w Polsce i oczywiście można takich przykładów przytaczać więcej. Natomiast trzeba też wrzucić kamyczek do naszych własnych ogródków. Zastanawialiśmy się w Lewiatanie także przy okazji dyskusji nad przygotowaniem się do tego forum funduszy, jak mierzyć efektywność dialogu, o której mówił Jacek Męcina, co jest dzisiaj największą barierą. Tu zgadzam się z doktorem Puzyną, że ta bariera także związana z niewiedzą partnerów i stron dialogujących jest dość krytyczna. I na przykładzie Lewiatana mogę powiedzieć, że tak, z jednej strony mamy narzędzia dialogu, mamy zapisy prawne dotyczące dialogu społecznego. To, że on nie jest realizowany, to jest także kwestia właśnie naszych potencjałów. I gdybyśmy z kolei mierzyli ten potencjał, na przykład przez pryzmat Lewiatana, to on jest dzisiaj zdecydowanie większy, także dzięki temu, że część funduszy unijnych finansuje rozwój tego potencjału u partnerów społecznych. I to jest rzecz, która jest absolutnie warta podtrzymania. Teraz pytanie, czy ona jest dostatecznie efektywna. No, jeżeli mierzyć to liczbą opinii, ekspertyz, naszego zaangażowania w proces legislacyjny, w działanie zespołów Komisji Trójstronnej, w działanie komitetów monitorujących, to absolutnie tak, bo ten potencjał jest zdecydowanie dzisiaj większy i nasz dorobek jest większy. On nie zawsze pojawia się na tym etapie, na którym byśmy chcieli. Choćby ustawa refundacyjna jest takim przykładem, że ostateczne zapisy ustawy, które wyszły z Senatu, a które będą procedowane w Sejmie, o któreśmy zabiegali od początku etapu rządowego, czyli gdzieś tam jeszcze na początku ubiegłego roku, no ostatecznie mogły być przyjęte dopiero właśnie na tym etapie, ale liczy się, tak jak tu pan europoseł powiedział, liczy się ta efektywność, na którym etapie się włączamy, jaką mamy ekspertyzę, jak daleko z tą ekspertyzą pójdziemy. Jesteśmy obecni w dialogu europejskim, jesteśmy obecni w Business Europe, współpracujemy z parlamentarzystami. No to są wszystko nasze możliwości i te możliwości powinniśmy budować także dzięki tym środkom, które Unia Europejska na wsparcie partnerów przeznacza. To, co nam dzisiaj przeszkadza, to to, że do końca ta rola partnerów społecznych nie jest zdefiniowana, że my za każdym razem musimy na nowo udowadniać, że
partnerzy społeczni mają określoną rolę zapisaną zarówno w traktacie lizbońskim, w rozporządzeniach wspólnot europejskich, w prawie polskim. Tymczasem nawet Ministerstwo Rozwoju Regionalnego często dyskutuje, czy partnerzy społeczni to są ci, którzy są w Komisji Trójstronnej, czy to może jest ktoś inny, a jaka jest rola partnerów po stronie dialogu obywatelskiego, kogo wzmacniać. No, to jest taka rzecz, która trochę zakłóca efektywne działanie, bowiem ciągle na nowo dyskutujemy rzeczy, które od dawna powinny być ustalone. I to jest jakby ten aspekt narzędziowy, a więc jeszcze raz podkreślam, że także jakość tego dialogu zależy od naszego przygotowania i tu sami także jako Lewiatan mamy wiele problemów, choćby na poziomie regionalnym. Nie wszystkie nasze organizacje regionalne są do tego dość dobrze przygotowane. Chcielibyśmy je wzmacniać. Nie zawsze się to udaje, ale to jest to zadanie, które w następnej perspektywie pewnie będzie bardzo ważne. No i jest wreszcie ten poziom, powiedziałbym, makropolityki, o którym także mówił pan doktor Pawłowski, i w końcu cele skutecznej polityki spójności, czyli to, do czego mamy doprowadzić, czyli strategia 2020 i to, żeby z punktu widzenia Polski ten wskaźnik zatrudnienia był znacząco wyższy, żeby realizować cele polityki zatrudnieniowej, co jest oczywiście kluczowe dla rozwoju kraju, bowiem jeżeli pamiętać, że 1% przyrost o 1 punkt procentowy wskaźnika zatrudnienia daje 3,5 miliarda wpływów do budżetu bez podatku VAT, no to oznacza, że 10% tego przyrostu no daje nam efekt likwidujący deficyt budżetowy przyszłoroczny. I to jest ta batalia, o którą toczymy, i to jest ta dyskusja, która nas czeka, także to, o czym mówił doktor Pawłowski, czyli no to, że grozi nam dryf rozwojowy. Jeżeli my wspólnie, razem nie podejmiemy tego tematu, to politycy wobec czekających ich wyzwań związanych z kampanią wyborczą prawdopodobnie tego nie podejmą, bo to są bardzo trudne debaty. Także tyle uwag bardziej narzędziowych niż filozoficznych. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I doszliśmy do Kuby Wygnańskiego, którego alfabet rzucił na koniec listy, jak tutaj odkrył pan poseł Olbrycht. Ale w związku z tym, że jesteś ostatni, to też dostaniesz minutę więcej, ale z prośbą, żebyś spróbował też już dokonać pewnej syntezy tego, co tu się stało. Nie, to nie. A minuta więcej to jest do ilu dodaję? Do pięciu, które... Fantastycznie. Czy was 20% czasu więcej. Obawią się państwo, cieszę się, że tak dużo osób zostało. Ci, którzy muszą i ci, którzy chcą i tak dalej. Mam cztery punkty, które nie są wprost oczywiście podsumowaniem, ale one się pojawiały w różnych wątkach. I wynik tego, że jestem ostatni, jest taki, że narobiłem dużo notatek, połówka tu wypisałem, więc teraz zostanie mi tylko takie naprawdę grube punkty. Pierwszy, chyba bardzo istotny, to jest to jakby takie bardzo fundamentalne rozumienie słowa partnerstwo, bo one się stało tanim po prostu słowem. Największa chyba obawa polega na tym, że będziemy go używać, nadużywać, ono straci swoje znaczenie, powinniśmy pielęgnować jego znaczenie. Podoba mi się i w tym pielęgnowaniu tego znaczenia ważne jest chyba to rozróżnienie, o którym pan Olbrycht mówi, znaczy, że partner i partnerstwo to nie są te same rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, i jedno, mogę sobie wyobrazić sytuacje, które są ortogonalne, jeśli mogę tak powiedzieć. Dobre partnerstwo ludzi, którzy nigdy nie nazwali się partnerami, i partnerów, którzy nie pozostają w związku partnerskim, jeśli mogę tak powiedzieć, mimo tego, że tytularnie tak właśnie powinni robić. Po drugie, że spośród różnych relacji, jakie są między stronami, ja nazywam to różne rzeczy na K niestety, i możemy nawet powiedzieć, że to jest między pierwszym a trzecim sektorem. Konflikt, kooperacja, kooptacja i konkurencja, to ten drugi, czyli kooperacja, jest dosyć unikalny. Właściwie to jest rodzaj synonimu dla partnerstwa, dlatego że w odróżnieniu od trzech pozostałych, on wymaga wzajemnej właśnie zgody. I myślę, że kluczem do partnerstwa jest ważne pojęcie wzajemności i suwerenności. I to są słowa, które są niezwykle ważne. I przez wzajemność rozumiem, to są różne rzeczy, od kwestii pewnej ogólnej kultury i tego, że w szczególności w przypadku administracji ona zawsze posiada rentę pozycji. I czasami, jeśli mogę tak powiedzieć, to nawet dotyczy pewnych gestów. Trzeba mieć taką klasę tak naprawdę abdykowania z tej pozycji.
propozycji i szanowania. Bo myślę, że ludzie przede wszystkim nawet często się wydaje, że w partnerstwie najważniejsze jest to, żeby ugrać to, co jest dla mnie najważniejsze. Że ja mam swoją agendę, to jest tak naprawdę zagrożenie dla partnerstwa. Uprawianie polityki, w którym każdy z partnerów ma swoją własną rzecz do wygrania, generalnie rujnuje w ogóle koncept polityki w rozumieniu dobra publicznego. I rozumiem doskonale także administrację, aż się głupio czuję stając po jej stronie, albo empatycznie wczuwając się w to, która bardzo niechętnie reaguje na sytuację, która jest po prostu festiwalem indywidualnych roszczeń poszczególnych grup. Paradoksalnie wtedy trzeba zbudować mechanizm jakiegoś innego poszukiwania dobra publicznego, o tym za chwilę. Ważna jest też ta suwerenność w takim oto rozumieniu, że to nie mogą być imitacje. Te imitacje w takim oto, że każdy z tych partnerów, którzy się pojawiają, pracodawcy, pracobiorcy, partnerzy, obywatelscy, organizacje pozarządowe, mają swoje dystynktywne cechy i nie powinny się one, jeśli mogę tak powiedzieć, zacierać. A to prowadzi mnie do punktu, a mianowicie takiego, że z punktu widzenia uprawiania polityki publicznej nagle partnerzy stają się wartością nie instrumentalną, tylko samoistnąć. Jeśli ktoś naprawdę w politykach publicznych chciałby poszukiwać czegoś w rodzaju prawdziwej debaty, za tym tęsknimy, to czasami istotnie powinien, choć może się to wydawać dziwne, inwestować w rozwój partnerów i doceniać fakt, że mają inny pogląd, a nie taki sam. Tylko też trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Myślę, że bardzo dużo mamy kłopotów ze słowami, tak jak pojęcie negocjacji jest zrozumiałe i wiadomo, po co wtedy rozmawiamy o reprezentatywności i wiadomo, po co rozmawiamy wtedy o byciu związanym umowami, tak pojęcie informacji to już w ogóle nie ma znaczenia, ale konsultacji na przykład społecznych czy publicznych bardzo często traktowane jest tak jako dobro rzadkie, mimo że takim nie powinno być. Nie ma żadnego ustrojowego powodu, dla którego konsultacje nie powinny mieć charakteru otwartego. Oczywiście każdy czytając różne głosy może przypisywać różne wagi ze względu na to, kto to podpisał, ale przysięgam, że może być sytuacja, w której pogląd indywidualnego profesora jest ciągle bardziej roztropny niż pogląd organizacji czy nawet związku, w którym wypowiadający je urzędnik uzyskał, nie wiem, jakiś mandat demokratyczny, bo demokracja nie jest o prawdach, jest o interesach po prostu i to zawsze trzeba pamiętać. W debacie publicznej to jest chyba istotne. To, co moim zdaniem grozi trochę partnerstwu, to jest, znaczy w znaczeniu tego słowa, to jest częsta pozorność. Wiele osób o tym mówiło. To znaczy, to jest, jak mówimy o zaufaniu, to co rujnuje ostatecznie, to jest jak ścięcie białka, to jest to, że jeśli ludzie w końcu poderwą się do tego, żeby o czymś rozmawiać, ostatecznie zostaną zignorowani albo wykorzystani instrumentalnie. Namówienie kogoś, żeby po raz kolejny wypowiadał się w tej sprawie, jest bardzo trudne, bo stracił czas. Zresztą różne tu są konfiguracje motywacji. Co innego są związki zawodowe, pracodawcy, no także szczególnie ich federacje, w których generalnie to jest ich zadanie. Co innego ludzie, którzy na ogół się tym nie zajmują i zostali poproszeni o to, żeby poświęcić swój czas na studiowanie zagadnienia, o którym nie bardzo mają pojęcia, znaczy mają jakiś. I to jest dla nich naprawdę duży wysiłek. Więc kwestia pozorności jest bardzo ważna i ja widzę to na wielu poziomach, że ta pozorność rzeczywiście następuje. Ja nie chciałbym od razu przypisywać rządowi, znaczy nie, wyobrażam sobie i sytuację, kiedy jest to zamierzona pozorność. To jest klasyczny tak zwany motyw 3I, invite, inform, ignore. I że generalnie konsultacje społeczne są mechanizmem tak naprawdę, który upoważnia do podjęcia arbitralnej decyzji. Bo to sobie doskonale potrafi wypreparować, sfabrykować takie konsultacje, w których pluralizm głosów jest dostatecznie szeroki, że można było powiedzieć, że jedynym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji arbitralnej, jak i takie, które istotnie mają formę bardziej deliberatywną, dialogiczną, jeśli mogę tak powiedzieć, w którym istotnie próbuje się siebie nawzajem rozumieć. I to jest chyba najbardziej zresztą obiecujący kierunek w tym wszystkim. Boję się, że tak jak przyszło to razem z Unią Europejską i z jej pieniędzmi, to jest rodzaj software'u, to jest rodzaj oprogramowania tak naprawdę, społecznego oprogramowania do pieniędzy, którymi dysponujemy. Gdybyśmy przeprowadzili myślowo konstrukcję kontrfaktyczną, gdyby tych pieniędzy nie było, to nie jestem pewien, jak dużo w ogóle byśmy nawet mówili o pozornych formach. To trzeba też brać pod uwagę i pytanie, jak te pieniądze się skończą, co z tego zostanie, bo wielu urzędników, i to potwierdzam, bo jestem dość stary, żeby to pamiętać, uczyło się tego dopiero w związku z tym, że to był fragment pakietu modernizacyjnego, jeśli mogę tak powiedzieć, powiązanego z przystąpieniem czy przygotowaniem się do przystąpienia do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że to nie zostanie wypłukane zaraz po tym, jak te, nazwijmy to, proceduralne powody dla tego znikną. Na to nie jest bardzo dużo czasu. I to jest ten czas, który powinniśmy poświęcić na to, żeby to partnerstwo przybrało formy autentyczne. Bo powód, dla którego ten komitet monitorujący, czy ten komitet, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest jakoś ważniejszy niż inny, jest taki, że mam wrażenie, przyglądając się z zewnątrz, że stopniowo obydwie strony wykonywały, no to jest gra w zaufanie, to jest ja zrobię krok, ty zrobisz krok, ja zrobię dwa, ty zrobisz dwa. Że powoli przełamywały rodzaj takiego zakładnictwa dla takich domniemanych stereotypów. Że NGOsy to jest banda amatorów, że to jest banda po prostu takich
takich ludzi, którzy dużo gadają, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto im dał do tego uprawnienia, że to są dyletanci, że oni nie wiedzą w ogóle, co jest realne i tak dalej. To samo po stronie NGO-sów, prawda, biurokraci, głównie dbający o legalizm rzeczy, starający się mieć jak najmniej pracy tak naprawdę, nieskory do żadnego ryzyka i tak dalej. Moim zdaniem to jest jedyna metoda, bo mówimy, i to też tutaj było powiedziane, że jedna rzecz to są instytucje w rozumieniu rozwiązania prawne i tu zaszliśmy bardzo daleko i co więcej, ja, Marzena o tym mówiła, uważam, że ten pedał gazu, że tak powiem, trzeba jeszcze nacisnąć w wielu dziedzinach. To znaczy ja nie wierzę, albo inaczej, jestem nie dość cierpliwy, żeby czekać następne, jak mówią Brytyjczycy, 400 lat, a jak mówił Darendorf, 60 lat, żeby kwestia kultury politycznej sama i bez żadnego wspomagania wygenerowała ten rodzaj zaufania, o którym tutaj mówimy. Takiego, w którym właściwie te procedury są dodatkowe i zbędne. Moim zdaniem obydwie te rzeczy trzeba robić, ale nie przeceniać też wyłącznie procedur. Żeby Państwu powiedzieć, a rzeczywiście robiliśmy te badania, w tej chwili na 17 resortów, które zbadaliśmy, centralnych resortów, i to nie jest powiązane wtedy z pieniędzmi unijnymi, 16 nie posiada żadnych programów współpracy właśnie z organizacjami, mimo że ustawa to dopuszcza. My powoli zmusiliśmy do tego samorządy. Mówię umyślnie, bo zmusiliśmy. To było inwazyjne działanie na samorządy. 90 kilka procent posiada lepsze lub gorsze programy współpracy. Część wierzgała, część uznała, że to było niepotrzebne, to było inwazyjne rozwiązanie. Resorty centralne w ogóle nie widzą takiego powodu. I musimy dopiero w tej chwili uruchamiać to od początku. Jest ta Rada Pożytku Publicznego, ale też to jest o ludziach. Szczerze mówiąc, w sensie formalnym, to jest organ doradczy ministra pracy. Pani minister Fedak, miałem raz przyjemność ją spotkać, nigdy mnie o nic nie zapytała i mam absolutnie świadomość, nie wiem, czy by chciała, ale mam absolutnie świadomość tego, że w dużej mierze zależy to od aktywności, może nadaktywności, patrząc na siebie, indywidualnych osób i tego, czy ludzie serio lub nie serio traktują to, co oni powiedzą. Znaczy gdzieś powoli pojawia się też taki kapitał, który jest zresztą najważniejszy w tym wszystkim, jakiegoś zaufania do rozsądku lub nie. Tym niemniej ja uważam, że ta cała, tutaj o komitetach chwila, ta cała komitologia, bo rozumiem, że tych komitetów jest strasznie dużo, nominalnie można uznać za sukces to, że tam uznano prawo obywatelstwa tego trzeciego sektora, to znaczy, że on tam by default, że tak powiem, ma tą 1/9. Natomiast w praktyce, no też trzeba mieć świadomość, że ten mechanizm, po pierwsze, jest jedynym mechanizmem publicznego nadzoru nad wydawaniem gigantycznych pieniędzy. Sensowność tych wydawania, tych pieniędzy nie tłumaczy się poprzez fakt, że wydajemy je najlepiej w Europie. Bo to mówi tylko o tym, ile ich wydajemy, a nie czy sensownie je wydajemy. Wielu ludzi, zresztą mogę nie mówić o komitetach monitorujących, mogę powiedzieć o NFZ-cie. Teoretycznie Rada Pożytku nominuje ludzi do NFZ-u. Rady NFZ-u, w tym uczestnicy trzeciego sektora, teoretycznie zajmują się nadzorem nad kilkunastoma miliardami złotych. Ostatnio mieliśmy spotkanie. Większość tych ludzi nie ma kompletnie nawet cienia złudzenia w tej sprawie, że mogłaby tutaj skutecznie działać, tak żeby w debacie o systemie organizacji służby zdrowia głos, jeśli mogę tak, pacjentów i konsumentów był usług brany pod uwagę, a nie głos lekarzy, producentów, farmaceutów itd., itd. Mamy strasznie dużo takiej aproksymacyjnej demokracji, że teoretycznie są te wszystkie komitety. Na nich spoczywa nominalnie monstrualnie wielka odpowiedzialność. Przecież parlament nie kontroluje tego, prawda? Może całe szczęście, ale z tego punktu widzenia cały mechanizm immunologii wydawania tych pieniędzy jest mechanizmem, który jest oparty o komitety. I przy wszystkich, stąd ja bardzo silnie podkreślam, że jeśli musimy w to uwierzyć, to musimy to robić serio. To znaczy te komitety muszą być lepiej zdyscyplinowane wewnętrznie, takie bardziej muskularne, bardziej inteligentne. Powinno się wspierać partnerów, powinno się ich pilnować, jeśli oni funkcjonują w takiej rzeczywiście roli, powinni być serio traktowani. No bo wtedy to jest rzeczywiście wyłącznie rodzaj zasłony dymnej i maskarady do robienia dokładnie tego, co ludzie chcą zrobić z pieniędzmi, a to jest zbyt duża szansa, żeby móc pozwolić na taki sposób dysponowania nimi. Ostatnia, prawdziwe wyzwanie moim zdaniem jest takie, że my w tej chwili cały czas jesteśmy w takim świecie, w którym ta geometria najpierw była trójkątna, to początek lat 90., to znaczy partnerzy społeczni, tak żeśmy ich rozumieli, to był niezbędny element przewentylowania też, no to polska transformacja jest transformacją negocjowaną. I początek lat 90. ten mechanizm był niezbędnie konieczny. Później w tym trójkącie jest wiele interesów, których po prostu nie da się immanentnie wypowiedzieć. Bez względu na to można personalnie podzielać troskę o los bezrobotnych, ale w trójkącie pracodawcy, pracobiorcy i rząd nie ma, znaczy tam nie ma tej struny głosowej. To można symulować jakoś, że może to są jacyś ludzie. To samo dotyczy konsumentów, to samo dotyczy wielu innych instytucji i dlatego trzeba je dosadzić. Tylko problem polega na tym, że tak jak to jest środowisko reprezentowalne, tak drugie imię społeczeństwa obywatelskiego oznacza różnorodność i w jakimś sensie spór. I tu się pojawia problem, bo wtedy to się robi, no dobrze, to wy się jakoś wybierzcie, będziemy rozmawiać z jednymi. To będzie prawdziwe wyzwanie. I ono już idzie w tej chwili poza ładko, to już nie chodzi o to, że trójkąt ma być wielokątem. To już nie chodzi nawet o to, o czym mówi Marzena, że musimy zbudować na innym piętrze Radę Społeczno-Ekonomiczną, która jakoś agreguje te interesy. To już chodzi o to, że demokracja nabiera wymogu osobistego, personalnego bym powiedział i ludzie
Tak chcą ją uprawiać. Większość ludzi nawet w badaniach mówi, że w ogóle nie czuje się, może zmartwić o związki zawodowe i pracodawców. Robiliśmy ostatnio badania normalne na próbie reprezentatywnej. Tylko 2-3% osób uznało, że związki zawodowe reprezentują ich interesy. Okej, okay. Ale żeby było jasne, w NGO-sach też było 3%, partie też 2%. Znaczy wszystkie razem te instytucje, które powstały kiedyś ustrojowo jako instytucje pośredniczące w demokracji, jako coś, co mają tak naprawdę ukorzeniać, one w gruncie rzeczy dostają prawie en bloc. Rodzaj czerwonej kartki od społeczeństwa, zasłużenie lub nie, które chciałoby za pomocą internetu, za pomocą różnych innych rzeczy podnieść rękę i powiedzieć, w każdej sprawie mam głos. Dopiero i to będzie prawdziwe wyzwanie. Jak rządzić w sytuacji, bo to ma swoje i dobrodziejstwa, i swoje zmory. Bo generalnie reprezentantem tego są media. No w takiej wersji, jak one są w Polsce, to oznacza, że rząd nie boi się, z całym szacunkiem, nawet lewiatanów, rzemieślników i tak dalej, i nas. On się boi mediów, bo one generalnie ukonstytuowały się jako rola sytuacji, kogoś to jakoś domniemywa na temat tego, co sądzi społeczeństwo. I to jest być może jeszcze gorsza maskarada niż wszystkie te nasze wady, które my możemy tutaj immanentnie posiadać. Więc myślę, że prawdziwe wyzwanie partnerstwa to jest to jakby nowy paradygmat demokracji tak naprawdę. Także w tej dziedzinie, o której tutaj mówimy, w której nie chodzi tylko o to... Shit. No dobrze, to nie, ostatnio powiem tylko o partnerstwie, bo patrzę tak trochę, że wydaje mi się, że to, co nam będzie jeszcze potrzebne instytucjonalnie, bo to warto powiedzieć, to jest cały ten koncept partnerstwa publiczno-społecznego, rodzaj PPS-u, jak ja to nazywam. On się nie udał w partnerstwie publiczno-prywatnym. Natomiast jak patrzę w tej chwili na rodzaj, że tak powiem, tego, jak funkcjonuje państwo, to taka debata na temat nowego podziału pracy, który nie jest podziałem pracy między państwem a rynkiem, ale jest także, dotyczy uspołecznienia pewnych dziedzin, jest nam niezbędnie konieczne i będzie to konieczność. To nie będzie polityczna poprawność, tylko państwo się nie zbilansuje. Stąd to, co robi Cameron, to, co robi wiele innych krajów. Po prostu ten system tak nie może działać. On musi zaprosić obywateli do współodpowiedzialności. A nikt w Polsce, w szczególności w Polsce, nie podejmie współodpowiedzialności, jeśli nie będzie częścią dyskusji na temat tego, co do mnie należy. I to będzie to, co nazywam takim ultimatywnym wymuszaczem partnerstwa w takim rozumieniu niesentymentalnym, tylko prawdziwym. Dziękuję i przepraszam, że przekroczyłem sześciokrotnie. Dziękuję serdecznie, Kuba, bo dokonując syntezy, jednocześnie zbudowałeś program kolejnej konferencji, także to jest osiągnięcie już doskonałe wręcz, bo wiemy, o czym też mamy dalej dyskutować.